Zimno tu. No bo przecież to jest na dworze. To co pani w tej kamizelce, to jest pani kapitan? Aha. A co ona tam sprawdza? Wszystko. Cześć, z tej strony Robert Stąd, pachnący Gorzowice. To auto, to auto. To co z tyłu stoi za mną, to jest samolot, którym przylecieliśmy. Nie wiem czy wiecie, Kaśka się doczytała gdzieś, że można poprosić panią kapitan o wjazd do kabiny pilota po wylądowaniu. Więc pani kapitan nas zaprosiła, zamieniliśmy parę słów, obejrzeliśmy jak wygląda kokpit bombardiera. No i to najważniejsze, właśnie wiozła nas pani kapitan, znaczy przeleciała nas pani kapitan. Uwaga, uwaga, pomału docieramy. Trafiliśmy w te piękne, historyczne miejsca, gdzie ciągle ktoś biega z aparatem albo z kamerą. Za mną to jest pomnik pomordowanych stoczniowców, no i brama Stoczni Gdańskiej. Za chwileczkę będziemy tutaj gościli prelegenta, który wygląda jak milion dolarów realnie, a jego wiedza to drugi milion. Anonimowego użytkownika Facebooka nie wiecie o nim absolutnie nic. Wiecie tylko jedną rzecz, że ten użytkownik polubił markę Hello Kitty. Czy możecie zgadnąć, jaki jest wiek oraz płeć tego użytkownika? Przepraszam? Taki seksizm w Polsce wiecznie żywy. W rzeczywistości gościem, który ma najwięcej zabawek Hello Kitty na świecie, jest ten tutaj emerytowany Japończyk. Ja troszeczkę wytłumaczę się z tematu, który dzisiaj poruszę, o biohakerach, transhumanistach i technohipsterach, i to będzie zaledwie kilka podgrup szeroko pojętego ruchu transhumanistycznego. A z tego mojego transhumanizmu i cyborgizmu, bo będę mówić dzisiaj o ludziach w maszynach, cyborgach. Widzicie te żurawie za mną w tle? No i kto mi powie, że to nie są stwory z Wojny Światów, telewizyjnego filmu, a w zasadzie do kinowego filmu. Tylko żeby wiedzieć, żeby wystartować z kanałem, ale jeśli macie kanał, ale wiecie, że to tam nie dzieje się nic dobrego w ogóle, albo się w ogóle nic nie dzieje, bo za bardzo nie wiecie, co tam pomacać i od której strony pójść. Witam Państwa w Moon Hostelu w Gdańsku na ulicy. Jaka to jest ulica? Nie chcę o tym. Ogrody jakieś? Długie ogrody. Długie ogrody. Nie chcę mi się wchodzić z aparatem do sracza, ale mam zdjęcie, więc. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, ale przeżyjemy. Nie takie rzeczy my ze szwagrem we wojsku robili. Zamiast łóżka podwójnego małżeńskiego mamy takie jak tutaj z tyłu. No i pokój jest wielkości takiej, że jak sobie stanę, no to ja się dwa razy tak, nie, półtora raza tak, a w tą stronę to naraz mam. Ale mamy się tylko przekimać tutaj i wypocząć, więc ja chwilowo udaję się na wypoczynek, ponieważ już niebawem ruszamy w miasto. Panorama i Lewandowski z góry, z olejem. No już. Ja się zastanawiałem,
po co są live'y z jakichś festiwali, nie? Dopóki nie byłem na warszawskim, się leżałem burtę, tak, oglądałem, jak Tomek chodzi w playlist. Niestety jestem w pracy. Dlatego postanowiłem, że wypiję tylko 4. I jakoś mam nadzieję, że będę się w stanie utrzymać. Siema Radek, witaj Radek. O, Tomasz, jest tutaj już bardzo konkretna informacja, że możesz wystąpić w tym programie. Ale dalej, nie bójcie się, że w porządku, będzie to dalej blog Kopyrakon, żeby nie było, bo... Nie, Radek jest, wiecie, on jest zaangażowany tutaj. Powoli idziemy w kierunku prawie że gali oscarowej. Tak. Tylko jakbyśmy chcieli zrobić Oscary, to jakiegoś zabawniejszego prowadzącego musimy znaleźć. No, w tym budżecie będzie trudno. Na ugorze rozrywam te zakwarane ramię. Przez masowe media skarby spoczywają na dnie. Ty łap mnie za słowo, nie za kurtkę na ulicy. Jak nie czaisz takich trakowana foto na fejsa liczysz. Ja biję pionę z tymi, co wiedzą więcej niż, że biję pianę. Stawiam na moc, walę.